spotkać zawsze, jak gdzieś się pojawia. Staram się spotkać z młodzieżą. Dlaczego? Dlatego, że mam zawsze z Wami ochotę porozmawiać na temat nowych zagrożeń. Gdzie są granice między dobrem a złem, wybuchem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Dlaczego? Prowadzi Pani autorski i jest Pani prekursorem w Polsce cyklu spotkań prawnych, edukacji prawnej dla dzieci i młodzieży. Proszę powiedzieć, dlaczego Pani podjęła taką inicjatywę, dlaczego w kierunku takiego odbiorcy? Dlatego, że nie bardzo mogłam pogodzić się z tym, że dzieciaki coraz częściej zamiast w ławkach szkolnych siedzą na ławie oskarżonych. Bardzo trudno jest wymierzyć karę 25 lat pozbawienia wolności dzieciakowi, który jeszcze tylu lat nie ma. Potrzebę edukacji prawnej zauważyłam wiele lat temu. Dlatego w 2000 roku zaczęłam zapraszać dzieciaki na lekcje wychowawcze w sądzie, po to, żeby zobaczyły, gdzie są granice, jak wygląda życie po błędzie. Dzisiaj te granice są coraz bardziej zatarte. Gdzie jest granica między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem? Dzieciaki często nie wiedzą. A edukacji prawnej nadal nie ma. Tylko w ciągu jednego roku ponad 120 tysięcy czynów karalnych, czyli po prostu przestępstw, popełnia ponad 52 tysiące polskich dzieci. Dzieci w wieku od 13 do 17 roku życia. A o granicach nadal nie mówimy. Nie mówimy o wartościach. Kto ma dzisiaj dzieciakom te wartości pokazać? Domy, dzieci przemykają przez najlepszy dom. Jedynym ratunkiem jest szkoła, bo w szkole można się z dziećmi spotkać. To są fantastyczni odbiorcy. Tylko trzeba im dać jasno powiedzieć, musi być jasny przekaz, że świat, który my stworzyliśmy, wymknął nam się spod kontroli. Jest pełen niebezpieczeństw, zawirowań, że są granice, których my kiedyś nie pokazywaliśmy, ale ich przekroczenie grozi odpowiedzialnością. Dlatego kąciki prawne, dlatego skrzynka Korczakowska. Musimy wszyscy, całą społecznością, zacząć rozmawiać na temat prawa. Kodeks karny to tak naprawdę powrót do świata wartości, bo przecież tam się mówi o tym, nie krzywdź nikogo, nie kradnij, nie plotkuj, nie nękaj, bo to wszystko może być przestępstwem. Czy tylko to zatarcie granic, o którym Pani mówi, i nieświadomość młodych ludzi są powodem, że wstępują w konflikt z prawem? Myślę, że nie tylko. Problemem jest również przemoc, którą my stosujemy wobec dzieci, często nieświadomie. Jeżeli ja spotykam się z maluchami, bo jestem ambasadorem wprowadzania edukacji prawnej dla dzieci od 5 roku życia i pytam, kochany, co mam powiedzieć waszym rodzicom? Za chwilę z nimi się spotkam. 80% mówi, pani sędzio, żeby oni się ciągle nie kłócili, żeby się nie szarpali, żeby nie pili, żeby się nie bili. To jak żyć? Z tego wynika, że ciągle jednak dom jest, no i to jest naturalne, tą bazą. W której zaczynają się problemy. Gdyby domy funkcjonowały prawidłowo, gdyby tam uczono wartości, gdyby był na to czas, ale my nie, dzisiaj nie mamy czasu dla dzieci. A mówię, tam gdzie nawet staramy się mieć, to niestety, ale dzieciaki z domu uciekają do internetu, do telefonu komórkowego. A my rodzice potrafimy jeszcze walczyć ze szkołą, która na przykład zakazuje używania telefonów komórkowych w szkole. Ale jednocześnie na podstawie tego, co Pani mówiła na dzisiejszym spotkaniu w Brzeźnie, wynika też z tego, że młodzież nie do końca ma zaufanie do szkoły, jako do instytucji, do szkoły jako miejsca, w którym może porozmawiać z nauczycielem, z pedagogiem o swoich problemach, że dopiero Pani obecność, opowiadane przez Panią przykłady, otwierały tę młodzież. Natomiast nie ma w nich takiego naturalnego odruchu, że mam problem, idę do nauczyciela. Dlatego, że ten odruch powinien wynikać znowu ze środowiska rodzinnego, ale dzieci z nami nie rozmawiają, bo nie nauczyliśmy ich tego. Dlaczego mają rozmawiać z nauczycielem? I dlatego jest potrzebna ta iskierka, która powie dzieciakom, jesteście dla nas bardzo ważni, bo przecież kochamy te dzieci. Nauczycielom na dzieciach też zależy, ale ktoś musi zacząć tę rozmowę. I dlatego mam nadzieję, że może te kąciki prawne, które powinny być interaktywne, one powinny żyć, może one spowodują, że się zatrzymamy na chwilę, zaczniemy z naszymi dziećmi rozmawiać. W każdym kąciku powinno się znaleźć takie hasło: mamo, tato, nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj.
dużo kącików prawnych powstało w polskich szkołach z Pani inicjatywy? Ja myślę, że jest ich kilkaset na terenie całej Polski. Ja spotkałam się, myślę, że ze 100 tysiącami polskich dzieci. Sporo jest też również w tym rodziców, bo dzisiaj stawiam jeden warunek. Dzieci to muszą być też rodzice. My musimy mieć świadomość, jakie problemy stwarzamy naszym dzieciakom. No właśnie, żebyśmy z nimi rozmawiali, żebyśmy się nie kłócili, żebyśmy w konfliktach okołorozwodowych traktowali dziecko jak podmiot, a nie jak przedmiot, kartę przetargową. Co te kąciki zmieniają poza wprowadzeniem świadomości prawnej? Czy one jeszcze mają inną funkcjonalność? Dzisiaj prawo jest potrzebne każdemu z nas. Te kąciki prawne mówią na przykład, co to jest procedura niebieskiej karty, że każde dziecko dzisiaj ma możliwość uzyskania pomocy jakby poza wymiarem sprawiedliwości. Ale mówią również na przykład o tym, że jeżeli mamy niepoprawnego sprawcę przemocy w rodzinie, to w ciągu miesiąca można go wyrzucić na bruk. W jaki sposób złożyć wniosek do sądu cywilnego? Sąd musi w ciągu miesiąca wydać postanowienie w tym zakresie. Takiemu sprawcy nie trzeba zapewnić lokalu zastępczego. Który obywatel w Polsce wiedział, że taki przepis jest? Niewielu. A przecież jest to przepis, który gdyby był stosowany, wielu przemocowych sytuacji w rodzinie można by było uniknąć. Czy ta świadomość dla nas wszystkich może nam pomóc? Ona musi budzić. Jedno jest pewne. Wtedy, kiedy siedziałam za stołem sędziowskim, myślałam, że dobre prawo załatwia problemy. Ale kiedy zeszłam do ludzi, wiem jedno, prawo będzie ci służyć, ale musisz je znać. Świadomy obywatel to obywatel, który podejmuje prawidłowe decyzje, dobrze wychowuje dziecko. Rodzice nie wiedzą, że ich obowiązkiem jest dbałość o to, aby dziecko uczestniczyło w obowiązkach domowych. Jeżeli rodzic tego nie robi, powinno się mu ograniczyć władzę rodzicielską. Przyznać kuratora. No w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy nadal jednak to bezstresowe wychowanie zbiera żniwo, ten przepis jest bardzo ważny. I wiele jest takich, które gdyby dotarły do naszej świadomości, zaczęlibyśmy myśleć trochę inaczej. Pani sędzio, sędziów w Polsce jest mnóstwo. Z takimi sprawami, z jakimi Pani się spotykała, spotyka się na co dzień dużo sędziów, natomiast Pani podjęła taką, nazwijmy to, misję. I ja dostrzegam Pani duże pokłady empatii i wiar w człowieka. To jest doświadczenie z sali sądowej. Po 30 latach do czynienia z najczarniejszą stroną życia mam pełną świadomość, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Za każdym dzieckiem przestępcą stoi jakiś dorosły, który kiedyś może wyrządził krzywdę albo nie pokazał granic, nie pokazał wartości. Dlatego, ponieważ nauczono mnie w życiu jednego, to się wynosi z domu. Mama zawsze mówiła, pamiętaj, tyle jesteś warta, ile dajesz z siebie innym. A ja chciałabym, żeby nasz świat był fajny, żeby moje wnuczki wychowywały się w dobrej rzeczywistości. I dlatego myślę, że warto. Poza tym dzieci mają do mnie ogromne zaufanie, a to zobowiązuje. Dlatego chciałabym się sklonować. Chętnie pojechałabym do każdego dziecka w Polsce, bo media dają siłę. Dzieci mnie słuchają, bo jestem panią z telewizji, a jak jestem bezpośrednio z nimi, to ufają, że naprawdę mi na nich zależy.